Riding to death and ruin in relief of Minas Tirith, the riders of Rohan smash into the heart of the Orc army. Nothing upon the fields of Pelennor can resist their fury. Beset on all sides by siege towers and great war beasts, Theoden's brave warriors must also overcome an endless tide of orcs and warg riders. But should the Rohirrim do sufficient damage to Sauron's armies, surely the Witch King shall be drawn forth. His defeat would turn the tide of battle, for it is said that fear binds them to his cause. Cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z gry Władcy Pieśni Podwój, tymczasem Pola Pelennoru. 11 marca 1919 roku, trzeciej ery. I cóż, no to będziemy się bić, nie? Łucznik oczywiście. Jak to ja. Wieże obrannicze je trzeba bić... No kurde, gdzie jest katapult? Tam jest. Czy jest gdzieś katapulta bliżej? Nie ma tu nigdzie... A tu jest, dobra, jestem ślepy. Tu jest sojusznicza katapulta. Dobra, niszczymy. I ciach. Oni mnie pilnują, ci wojownicy. Dobra, niszczymy, niszczymy. A? Jeszcze stoi? Dobra, poszła. Okej, niszczymy, niszczymy. Nie jest to trudne. Sama trudność tej misji to jest... Kruna z guli. O nie, wojownik idzie do mnie. Haradu. Kolejny idzie. Ale cóż, zniszczyliśmy. Teraz trzeba będzie zabić olifanty. Ała! Ała! Katapulty mi zniszczyli! Co nie robi? Tak, bierzemy ha, teraz mamy Legolasa. Coś, co ja uwielbiam. Czyli... Łucznik i bohater. Dobra. Dobra, olifant zabity. Proszę we mnie nie strzelać. Trole. Dobra, zatwiamy. Olifant zabity. Proste. Okay, wieża bernicza i olifant. Co, dobra, proszę respić się. Pierw olifant. Olifanty są szybsze. Świeża bężnicza. Dobra. Ale mniej wytrzymałe przez to. Bum. Raz. Dwa. Dobra, tak ją zniszczymy już. Właśnie, to jest Legolas walący zwykłe ataki trollom. A, fajnie, bo jeszcze trafiłem. Okej. Teraz pokaż się z Theodenem. To jest Eowyna. Ja Eowyną dziękuję. Jeśli mamy Eowynę. Ale Eowyną nie będziemy grać. Mamy teraz zabić króla Nazguli. Kralów Piorów, jak to wolę, bo czarnego księżnika. Nie, nie dziękuję.
Dlatego Legolas jest lepszy od Eowyn. Dwa hity wziąłem Króla Nadwoli. I cóż, wygraliśmy. Nie zrobiłem tego kanonicznie. Nie zabiłem go Eowyną, ale widzimy się na następnym odcinku, bo to króciutkie 5 minut tylko. A taka to jest po prostu misja króciutka. Cóż, zostawcie w górę, subskrypcję. Widzimy się w następnym. Dziękuję jeszcze raz, co powiem. Po tym filmiku zakończę. Cóż, na razie. The Dark Lord still gathers strength behind the walls of Mordor. To draw the Eye of Sauron far from the Ringbearer, even greater sacrifices must now be endured. The men of the West must confront him upon his borders and within his realm, and even dare to assault the Dark Lord himself.